Pierwsza konferencja Budownictwo Podziemne odbyła się w Krakowie w dniach 8-9 września. Tematyka spotkania, w którym uczestniczyło blisko 150 osób, wiązała się z zagadnieniami wykorzystania przestrzeni podziemnej w budowie infrastruktury komunikacyjnej. Wystąpienia prelegentów dotyczyły inwestycji, które zostały już zrealizowane, tych trwających, jak również planowanych na najbliższe lata. Odnosiły się do aspektów technicznych i technologicznych budowy tuneli oraz parkingów podziemnych. Szczególna jednak uwaga została skupiona na konieczności budowy linii metra w polskich miastach. W czasie konferencji odbyły się dwa panele dyskusyjne. Jeden z nich dotyczył perspektyw budowy i rozbudowy metra w dużych obszarach miejskich. W największym skrócie można powiedzieć, że Warszawa takie projekty realizuje, a Wrocław i Kraków przymierzają się do budowy. Faktycznie rozważania dotyczące tego środka komunikacji, tego środka transportu miejskiego od lat toczą się w tych trzech miastach, przy czym Warszawa to realizuje. A przypominamy sobie wszyscy, że w Warszawie ten problem był podejmowany w okresie międzywojennym. Co jak już powiedziałem w swoim pierwszym wystąpieniu wczoraj, świadczy to o ogromnej wyobraźni ówczesnych inżynierów, takiej odwadze właśnie, której chyba no, czy naszym włodarzom, czy części społeczności w naszych dwóch miastach Kraków i Wrocław jakoś brakuje. Bo tak jak tutaj było wielokrotnie powiedziane przez wiele osób, które są związane z tego typu budowami, jest to ciągle najlepszy, najskuteczniejszy, najbezpieczniejszy, chyba najekologiczniejszy środek komunikacji miejskiej, zbiorowej. Jeżeli będzie plan uchwalony, który nie będzie lokalizacji stacji metra, bo tam przebieg idzie pod ziemią, więc wszystko jedno, gdzie ważne są stacje, to zostanie zabudowane zupełnie inaczej niż powinno być zabudowane. We Wrocławiu mamy argument, tam jest tylko woda. W związku z tym też nie można nic tam pod spodem budować, bo tam jest woda. Wiemy z doświadczeń w Europie, na świecie, że w Amsterdamie całe stacje są w wodzie, całe metro jest w wodzie i jeździ i nic się nie dzieje. Zrobiliśmy analizę znakomitych agencji nieruchomości, które dokonały oceny, jak, co działo się na rynku nieruchomości przed budową metra i po budowie i kilka lat w czasie budowy i po budowie. Te badania wykazują, że wzrost wartości nieruchomości w niektórych obszarach pierwszej linii metra, nie było żadnego ruchu w ostatnich 5 latach przed budową, natomiast po tym był ogromny ruch nieruchomości i średni wzrost wartości mieszkania jest na poziomie 7-10%. Pozwolę sobie na taką małą anegdotę, której użyłem w dyskusji z władzami Krakowa kiedyś dotyczącej kosztów. Mało kto sobie dziś pewnie wyobraża, że Kraków do początku wieku XIX nie miał kanalizacji. I był taki sobie prezydent, zresztą profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego Józef Witt, który postawił na sesji Rady Miasta, postawił problem skanalizowania Krakowa. I wówczas radni miejscy orzekli, że Krakowa nie stać na budowę kanalizacji i kanalizacji nie będzie. Na co pan prezydent Witt powiedział, to ja mimo waszego zdania zarządzam budowę kanalizacji, a historia mnie osądzi. Dziś ma pomnik przed Radą Miasta w Krakowie i jedną z ważniejszych ulic. Tyle komentarza. Może dobrze by było, gdybyśmy się zastanowili nad sformułowaniem, nie wiem, czy listu otwartego, czy apelu, czy no jakiejś takiej krótkiej informacji, która przedostałaby się do mediów, że pewne autorytety, no bo tak w końcu tu wszyscy jesteśmy z tym związani, twierdzą, że metro da się wybudować i w Krakowie, i we Wrocławiu, i w wielu innych miastach. Ja robiłam takie zestawienie kiedyś, ponieważ Kraków mi kiedyś ktoś powiedział, że te 700 tysięcy to jest za małe miasto na to, żeby budować metro, że to się nie zwróci. I przejrzałam wszystkie metra na świecie, jest taka strona www.metro-na-świecie i obejrzałam sobie i wzięłam przykłady wcale nie z Francji czy z Niemiec, gdzie miasta 500-600 tysięczne mają metra, ale sięgnęłam na wschód, do byłego Związku Radzieckiego, obecnie Rosji. No i nagle okazuje się, że w miastach tej wielkości tam również są systemy metra, jedna, dwie linie. Drugi panel dotyczył zagrożeń występujących podczas drążenia tuneli i metod ich zwalczania. Dzisiaj po raz pierwszy prowadziliśmy panel związany z budownictwem tunelowym, który
dotyczył problemów bezpieczeństwa przy zarówno drążeniu, jak także potem eksploatacji tuneli. Na ten temat było dość wiele zdań, wypowiedzieliśmy. Mówiliśmy o przykładach braku bezpieczeństwa, przykładach, kiedy nastąpiła awaria. Natomiast tych przykładów nie ma wiele. Budownictwo podziemne jest bardzo podobne do budownictwa naziemnego. Budowle podziemne, po pierwsze, były, są i będą. Budownictwo podziemne na świecie się niezwykle rozwija, w Polsce także od pewnego czasu bardzo intensywnie się rozwija. I to jest najlepszy dowód na to, że to są budowle bezpieczne, że to są budowle w miarę tanie i to są budowle, bez których moim zdaniem nie można funkcjonować w mieście, jeśli to budownictwo nie będzie się rozwijać. Myślę, że takim dobrym przykładem jest Kraków. Ja ciągle wewnętrznie liczę na to, że w Krakowie za niedługo powstanie pierwsza linia metra. Ja myślę, że wówczas osoby, które miały wątpliwości w tej sprawie, się przekonają, że to jest zupełnie inna bajka i że nie da się rozwiązać pewnych problemów Krakowa tylko i wyłącznie poprzez budownictwo, poprzez tramwaje, czy jakieś inne rozwiązania. Metro w Krakowie powinno i musi powstać. Podczas konferencji poza budownictwem tunelowym omawiano również aspekty techniczne i technologiczne budowy parkingów podziemnych, podając przykłady funkcjonujących obiektów tego typu. Integralną częścią wydarzenia była też wystawa, która miała na celu zaprezentowanie możliwości firm związanych z budownictwem podziemnym. Mimo iż w Polsce niewiele jest tuneli komunikacyjnych, to istnieje tu spory potencjał firm zdolnych do podejmowania się tego typu przedsięwzięć. Dostępność technologii również nie stanowi żadnego problemu, w przeciwieństwie do nastawienia do inwestycji tunelowych osób, które o ich realizacji decydują. Podobnie sytuacja wygląda w przypadku budowy garaży podziemnych. Firmy są gotowe do realizacji takich inwestycji, a wiele tego typu budowli już powstało i z powodzeniem funkcjonuje w całym kraju. Zwieńczeniem pierwszego dnia konferencji była uroczysta gala, w trakcie której przyznano nagrodę Tytan 2015 w kategorii Budownictwo podziemne oraz tytanowego laura inwestora. Nagrodzone zostało Włosko-Turecko-Polskie Konsorcjum za projekt i budowę centralnego odcinka drugiej linii metra oraz Urząd Miasta Stołecznego Warszawy i spółka Metro Warszawskie za koncepcję i nadzór nad tą inwestycją. Dopełnieniem wieczoru był bankiet, w trakcie którego uczestnicy kontynuowali rozmowy na tematy poruszane podczas obrad, a w ramach rozrywki mieli do dyspozycji kasyno. Organizatorzy dziękują wszystkim uczestnikom konferencji za aktywny udział w wydarzeniu i już dziś zapraszają na kolejne spotkanie związane z budownictwem podziemnym.